Siemano, witamy w Izraelu. 200 zł za bilet opłacało się, więc jesteśmy. Zapraszam na film Elo. Jesteśmy w Tel Awiwie. Jedynym problemem jest to, że wszystkie nazwy są napisane po hebrajsku. Dlatego szukając busa, tam jest napisane po hebrajsku. Jest to duży problem, trzeba się wszędzie pytać, ale nie ma problemu, bo każdy zna angielski i każdy ci podpowie, gdzie masz siąść. Dlatego naszym busem jest bus numer 18. Nim dojeżdżamy do naszego pierwszego hostelu, w którym zamieszkamy w Tel Awiwie. Więc peace, yo, Bart. Tłusty czwartek w Izraelu? No jasne, nawet w Izraelu obchodzimy tłusty czwartek. Nie ma jak wczoraj, była mega impreza, a dzisiaj jest strefa picia w maratonie telawiwskim. Budzić się, masakra. I tak od kilku godzin ci ludzie tutaj biegną, karmią się, piją się i masakra. Boże, Boże. Z Tel Awiw budzi się, jest poranek w Tel Awiwie, jesteśmy na plaży, nie ma nikogo, bo dla nich to zima, a dla nas to lato. Kto chce plażować, ten plażuje, kto nie, ten biega w maratonie, który dalej się odbywa. Oto nasz hostel dzisiaj. Dzisiaj będziemy nocować w tym oto samochodzie, który wypożyczyliśmy. Mamy zwiedzanie Jerozolimy. To jest nasza szafa, którą mamy ze sobą. Do naszej ekipy dołączyła Zażarta, sioma Zażarta. I tak właśnie następnym etapem jest Jerozolima, która jest już tam i tam za chwileczkę będziemy. Pozdro, yo! Na płaczu. Bang.
Siemano. Dzisiejszą noc spędziliśmy na pustyni Negaw. Noc na pustyni jest wspaniała. Niebo robi zajebistą robotę, po prostu jest nie do opisania. Teraz jest bardzo wcześnie rano, bo czas nas goni, więc musimy spadać dalej. Jedziemy do rezerwatu Ain Gedi i tam będzie kąpiel w Morzu Martwym, kilka fotek i jedziemy dalej kończyć Jerozolimę, którą wczoraj zaczęliśmy. Zwiedziliśmy ją w połowie, a dzisiaj dokończymy i wracamy do Tel Awiwu. Pozdro, yo! Może jakaś muzyka? Może, może. Awaryjnie sobie wyłącz. To jest Turek, awaryjnie sobie wyłącz. Nie, wyłączone. Ground down, jak to było? Ground zero. Ground zero. قبل على الموت شو بدك مني بعطيك تغنج يا حبيبي تغنج لا لا هم هم شو بدك مني بعطيك تغنج يا حبيبي تغنج انا والله ميت يا حبيبي حبيب انا والله ميت فيك حبيب كورما تنفرقش wave after wave Wave after wave, slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the. Najważniejsze religie świata spotykają się dokładnie tutaj, w Jerozolimie. I ja teraz jestem na granicy jednej z tych religii. Tutaj mamy część żydowską, czystą, zadbaną, jest wszystko w porządku. Natomiast tutaj za mną jest rozpierdol, bo tutaj jest część arabska. Tam jest, wszystko można kupić, dosłownie wszystko, a tutaj czysto, nie ma nic. Znaczy nic jest, ale jest bardzo zadbane, żydowskie. Wita nas flaga izraelska i jesteśmy w części żydowskiej. Zapraszam.
Can't touch the ground, and it feels nice. I can see the sands on the horizon at time. You are not around, I'm slowly drifting away. Wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the kończyć naszą podróż do Izraela. Jesteśmy na lotnisku już po odprawie, teraz czekamy tylko i wyłącznie na samolot. Więc podsumowując, najgłębsza depresja na świecie zaliczona. Kąpiel w Morzu Martwym zaliczona. Kąpiel w Morzu Śródziemnym również zaliczona. Impreza w Tel Awiwie również zaliczona. Jedyną rzeczą, której nie udało się zrealizować, było znalezienie w Fuzzy Bublach. Jedynie udało znaleźć się Fuzzy Tea, ale mam nadzieję, że chociaż odrobinę zdradza, jak smakuje Fuzzy Bublach. Aha, no i jeszcze dodatkowo nos czerwony jest, opalanie też było, więc jak na luty to całkiem w porzo. To chyba tyle, drogie mi się. Bart. Pozdro. Żarta. Tyle, baju. Dobra, jeszcze raz.
jak to było, że Jerozolima jest czym? Tym... O nocy na pustyni nie muszę wspominać, bo naprawdę jest... Jeszcze raz, kurwa. To słowo... O, możemy tak powiedzieć. Siemano. Ja nie wiem co z tego będzie. Kurwa, tak bełkotał, chłopie. Zawsze bełkotał to. Ale to może być dobry film polewkowy na przykład. A w tym aucie czyż też będzie zajebiście, jak żeby śpiewali na. I tego, Habiba czy... No oglądają, Habib jest śmieszny. Habib, tak? No. Habib jest i żarta. Przejdzie ci chłopaki.